zaczyna Witam wszystkich na Białorusi. Pokażcie, jak się cieszycie. Pokażcie, jak się cieszycie. Будьма ведать свой род, шалёный народ, белорусский народ. Не было ранее ничего, а теперь у всех много. За это и мы мусим подяковать Богу. Я створал наш свет у жанры фристайлу, промовил Будьма, и Беларусь поустала. Будьма ведать свой род, шалёный народ, белорусский народ. Год 862 от народжения Христова, про Полоцак первые летописные слова. Будьма ведать свой род. Cała nasza ekipa ruszyła pod słońce. Idziemy. Janosz! Co tutaj jest? Jest obraz Matki Boskiej Studenckiej, czyli Śnieżnej. Legendę opowiem potem, wam wam to ukażę. Ona jest w prawej nawie. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz jest godzina śmierci naszej. Amen. Nie zwracajcie uwagi, co tu napisano. Bo nie to jest ważne. Jest ważna druga rzecz. Miejsce, na którym Państwo stoicie, jest miejscem świętym, ponieważ właśnie tutaj stał kościół katolicki, który był zbudowany. Pierwszy kościół, z którego zaczęło się. I przestał ten kościół 700 lat. Dopiero jak przyszedł Gorbaczow i była tak zwana borba z religią, to on ten kościół w 1962 roku wysadzili w powietrze. To nie jest napisane. Katolicki czyż? Czerw Grodna. Właściwie jest. O, to żeśmy jedli na Grodnie na śniadanie. Faktycznie ono było trochę takie... takie trochę obiadowe. Ale nie wiem, co się dzieje. Bagaż miał być codziennie lżejszy, a dzisiaj jest cięższy jak wczoraj. Przechodzimy dalej. W XII wieku była wzniesiona ta świątynia. Nie będę mówić na jakim krzyżu, jakie co, bo tego nie bardzo dobrze znam i to nie jest takie ważne. W 1853 roku była podbyta skarpa i zsunęła się ta część kościoła, ta część budynku, która zamieniona, jak widzicie, drewniana. No i jeden pomnik, który musi tu być. Wołodia. Dom Elizy Orzeszkowej. Tak zwanego Orzeszka. By tu pewnie miała ogród. A cerkiew? Nie wiem, wybija jakąś godzinę chyba. O, tu lepiej widać tą bijącą światłość. Ile to zachodu, żeby sobie zrobić wspólne zdjęcie. Tak wyglądają tu ludziki, które przechodzą albo stoją na jezdni. A tu taki białoruski patent na segregowanie śmieci. Tu przez drogę też dom towarowy. A dzisiaj otwarty? Słucham? Dzisiaj otwarty? Tak, tak. Wszystko jest otwarte, na Białorusi jest kapitalizm, więc wszystko jest otwarte. Znaczy, to ja proszę... to nagrałem, że na Białorusi jest kapitalizm. Ale socjalistyczny. A tu już jest taki centrum Grodna. Trochę może nakręcę, bo wczoraj było słabo widać. Thank you.
zbierało. Ale coś nie pomogło. W 1794 roku jeszcze było powstanie kościuszkowskie, jeżeli pamiętacie. I 30 września 1794 roku Kościuszkow przybył do Grodna. Już tutaj była jego deputacja, a potem jeszcze dalej było powstanie. I potem było, potem po 11 dniach jego pobytu, od pobytu w Grodnie, Kościuszko stoczył bitwę pod Maciejowicami i wiecie, czym to było stoczone. Takie dziewczynki, a nam оставаться. Oj, 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 Wiola nam się troszeczkę przewróciła. Ale nogą ruszasz nieźle. Trochę podwyższyliśmy poziom zadowolenia. Drugi element to jest taki. Tak jak o tutaj ten pierwszy, na wokół były tablice, tak? Tak. No, no, no. Z różnymi osobami. Tymi tablicami oklejano... Taki obelisk. Tak, obelisk, tak? A ten? Tak. Proszę nie gasić, ale proszę nie gasić, proszę pokazać. Teraz o. I teraz mamy sprawcę. Mamy sprawcę naszego reportażu, który ukaże się na pewno na najlepszych, najlepszych programach. Wszyscy dzisiaj kontynuują podróż i to jest istotne, że podróżują. Ewa się wciąga w kręcenie, także myślę, że coś z tego będzie. Miało być tak pięknie, ale jeszcze przed wyjazdem jest akcja autobus. Przesuwaliśmy ten samochód, co prawda tylko do Kramerznika nam się udało i teraz autobus próbuje między tymi dwoma samochodami wyjechać. No powinno się za chwilę udać. Trochę przyjemności. Trudno w moim wieku w ogóle coś celować. Tym bardziej mikrofon, nie? Ku słońcu. Kogo my tu mamy? To obiekt bo sakralny, ja przypominam. Ja ten obiekt sakralny. Aha. Wieczorem? Sorry, proszę, to jest, proszę pana, dobra. To jest z psiej sierści. Psiej? Zdrowotna, tak? Wow, fajna. Tak, oczywiście. Nie wiem, co prawda, jak mój pies mnie potraktuje, gdy ja to założę. Czy po przyjacielsku, czy zapyta, gdzie jest ta pozostałość. Nie, pyta, a ja? A gdzie ta reszta, tak? No właśnie. O to chodzi. No ładnie, tak. Powiem szczerze, że wygląda naprawdę nieźle. Oczywiście, tak. I jeszcze są z takich ludowych zdjęł, to nakolenniki. A nakolenniki też wypakupali. To jest z prawdziwej wełny. To zakłada się na ciepłe buty, tak? Co by kolana nie marzły. O! Tak. No to jest fajne. To jest bardzo prawdziwa rzecz, tak? A mógłby kolega, że tak powiem, założyć? Może wieczorem, ja tutaj trudno mi będzie... A, no dobra, powoli, no dobra. Ponieważ mam buty niestety sznurowane, tak? Ale powoli będę przechodził już to też. Wieczorem, wpraszam się z wizytą. Może pan by zaproponował jakiś
no, jakieś ciekawsze modelki. Chętnie udostępnimy. Nie, ja nawet mam jedną modelkę, której, na uda też, której noga tam trochę szwankuje. Przymierzasz. Dziękuję za wywiad.